Jesteśmy po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą przed Pałacem Prezydenckim. Prawie półtorej godziny rozmowy na bardzo wiele tematów. Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji ze wszystkimi siłami politycznymi co do woli lub braku woli formowania nowej koalicji rządowej. My potwierdziliśmy swoje stanowisko, że ani z PiS-em, ani z Platformą rządu tworzyć nie będziemy. To oznacza, że prawdopodobnie będziemy w opozycji i będziemy dbać o interesy Polaków, o jakość legislacji, wykorzystując siłę naszego mandatu poselskiego, klubu poselskiego Konfederacji w opozycji. Rozmawialiśmy o bardzo wielu kwestiach, o obronności, o polityce zagranicznej, o tym, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich, o tym, co się dzieje w relacji państwa polskiego wobec konfliktu bliskowschodniego, o traktacie pandemicznym i tym, co się dzieje w ONZ-cie, o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, przygotowaniu nowych traktatów, które mogą ograniczyć polską suwerenność, także o kondycji obronności państwa polskiego po dymisjach kluczowych dowódców, przekazywaniu uzbrojenia na Ukrainę, produkowaniu uzbrojenia, kupowaniu uzbrojenia, o energetyce, o szlakach transportowych, bardzo szeroki zakres tematyczny, także o gwarancjach własności czy nienaruszalności życia ludzkiego w Rzeczypospolitej, podatkach, bardzo szeroki zakres tematyczny. Te wszystkie tematy przekładają się na nasze stanowisko w polityce parlamentarnej, ale także na okoliczności, w których będzie powstawał nowy rząd. Nowy rząd, w którym niezależnie jaki to będzie rząd, zdania na te wszystkie kwestie, o których mówimy, będą podzielone, więc mogą być takie sytuacje, kiedy nasze stanowisko jako siły opozycyjnej może być przesądzające o tym, co uda się przegłosować w Sejmie Rzeczypospolitej. I z tej karty my będziemy korzystać po to, żeby zabezpieczyć jak najlepiej interesy Polaków, zarówno tych, którzy na nas głosowali, jak i wszystkich pozostałych, którzy mieszkają w Polsce.